Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Maciej Kazieczko przed galą KSW 76. Dzisiaj dużo pomyłek, ale my się tu mylić nie będziemy. I do klubów, i do numeru gali. Wszystko jest pod kontrolą. Rywala też raczej nie pomylimy. No właśnie tak wracając do tego twojego rywala, nawiążę może na początku. Tak jak już, ja wiem, na chwilę praktycznie przed samym pojedynkiem. Jak tam go oceniasz? Jak ty tak się czujesz przed tą walką z nim? Czuję się dobrze, jak zwykle. Prześledziłem go, wiem w jakich płaszczyznach jest dobry. Jest to zapaśnik. No i też na tym się skupiłem podczas przygotowań, robiłem dużo tego elementu zapaśniczego oraz także dużo robiłem akcji stójkowych na niego, żeby sprawić, żeby nie zbliżył się do mnie i nie mógł użyć tych zapasów. Pamiętamy twoją ostatnią walkę na gali KSW. No to była taka walka, która dla ciebie też chyba z satysfakcją przyjąłeś jej rozstrzygnięcie. Takie walki po wcześniejszych porażkach to przynoszą taką dodatkową motywację, gdzieś tam wzmacniają wiarę w to, że to co się robi ma sens? Tak, tak. Tym bardziej, że do każdej walki jakoś tam się przygotowuje pod przeciwnika, jakieś akcje na niego wspólnie ze sztabem przygotowujemy i jakby w tej ostatniej walce od początku do końca plan zadziałał po prostu. Czy to chociażby jak zacząłem podwójnymi low kickami go kopać, to już był plan i on już mu troszkę popsuł tą jego grę stójkową i no i reszta już tak jak widzieliście, nie? Ale no właśnie fajnie, bo wtedy widziałem jak owocują te przygotowania, nie? Właśnie, owocują przygotowania. Ty tutaj też wspomniałeś, że tu wszystko pod kontrolą, jeśli chodzi o tę walkę. Jesteś z czegoś niezadowolony, jeśli chodzi o te przygotowania? Coś nie tak poukładało się w trakcie nich, czy raczej wszystko poszło zgodnie z planem? Nie, wszystko poszło zgodnie z planem. Był to długi okres przygotowawczy, więc przerobiłem wszystko, co chciałem i czuję się super przygotowany, naprawdę. Wspominaliśmy tutaj też o twoim trenerze, trochę innym też kontekście. Trener wymagający bardzo i mający tam swoje też no, bardzo mocne zdanie i zapatrywania na różne tematy. Właśnie, tak jak ty patrzysz na to, ile jest roli takiego właśnie trenera, ile jego wkładu w to, że potem zawodnik tak, a nie inaczej czuje się w oktagonie? No bardzo dużo, no, jest to nasz główny trener i jakby on... To przypomnijmy może o kim mówimy, żeby wszyscy wiedzieli. No Andrzeju Kościelskim oczywiście, szefie wszystkich szefów. Ale nie ze Szczecina. Nie ze Szczecina. No i tak, tym bardziej do tych przygotowań, gdzie Barrio jest zapaśnikiem, nasz trener też jest zapaśnikiem, więc jakby no swoje najlepsze myczki mi pokazał, przekazał i mnie ich nauczył, więc no jestem dobrej myśli. No właśnie o to chciałem zapytać, bo tak jak wspomniałeś, tu zapaśnik, tu trener, który z zapasami jest bardzo mocno za pan brat. Wspomniałeś, że jakieś myczki cię przekazał, to wcześniej nie chciał ich pokazywać dopiero przed tą walką? Pokazywał, ale ogólnie jakieś tam swoje po prostu akcje, a pod tego przeciwnika konkretne już. Takie przygotowania pod zapaśnika bardziej ci pasują, mniej ci pasują? Jak to tak z twojego punktu widzenia wygląda? Sam obóz przygotowawczy jest dość podobny, z tym, że no wiadomo, troszkę więcej czasu poświęciłem na trening zapasów. Są to też dla mnie oczywiście bardziej wymagające treningi, bo trening stójkowy jakby nie sprawia mi aż takiej trudności jak trening zapaśniczy. Zawsze się tam bardziej zmęczę, no i no trochę więcej było tych elementów. Często też pod koniec przygotowań musiałem robić z dwoma albo nawet z trzema sparring partnerami, którzy zmieniali mi się, będąc jakby wypoczęci i to też było duże utrudnienie, a są to typowe takie no, zapaśnicze treningi. Nie? Twój rywal naturalnie z kategorii piórkowej, ale no planuje już gdzieś tam zostać w tej lekkiej raczej. Natomiast ja widziałem gdzieś tam na Instagramie, nie pamiętam czy z twojej strony, czy ze strony braci Rajewskich, gdzieś to wychodziło, gdzieś tam takie podśmiechujki troszkę w jego stronę, że miało być 6-6, a tu znowu 70. I jak ty się na to zapatrujesz? Z tego co wiem i mi się wydaje, to po prostu Łukasz chciał z nim walczyć. Chyba prawdopodobnie usłyszał w odpowiedzi, że on będzie schodził na kategorię niżej. Okazało się, że ogłosili go ze mną w kategorii 70 i tak, bo się pytałem Łukasza właśnie o co tam chodzi i właśnie o to mu chodziło, że dostał takie informacje, a zobaczył, że ogłosili go na 70, więc nie wiadomo w sumie, w jakiej kategorii on chce walczyć. No dzisiaj mówił nam, że raczej zostanie w tej lekkiej, więc... Whisky i pizza zadecydowały. Tak, tak nam powiedział. Więc pytanie, jak ty to widzisz tą walkę z tej perspektywy, że gdzieś tam będzie ta przewaga z na pewno zasięgu gdzieś po twojej stronie no i doświadczenia w kategorii lekkiej. No tak, na pewno będę mieć przewagę zasięgu. Jestem wyższy, mam dłuższe ręce. Na pewno wydaje mi się, że Barrio wcale nie jest ode mnie lżejszy, bo no, chociażby ostatnią walkę miał na 74 kilo. No mówił nam, że zbijał z 83 teraz. No właśnie, więc jakby warunki, jeżeli chodzi o wagę, to mamy podobnie. No jeżeli chodzi o zasięg, no to jest to po mojej stronie, wiadomo. Nie?
No to powiedz, czy ty bierzesz pod uwagę, zwracasz uwagę w ogóle kursy bukmacherskie, bo z tego co pamiętam, no to jesteś mimo wszystko faworytem w tej walce. Tak, no wiadomo, zazwyczaj jest tak, że jak Polak walczy z zagranicznym, to jest mocnym faworytem, tak samo jak byłem mocnym faworytem z walce z moim poprzednim rywalem, który ogólnie na papierze był bardzo dobry i te kursy troszkę mnie zdziwiły, że są tak mocno na mnie, no ale no nic, zobaczymy jak to wyjdzie. Nie? Spytam, bo walka wieczoru też w kategorii lekkiej, to tymczasowy pas. Chciałem się spytać tak czysto hipotetycznie, no bo z tego co wiemy, dostało kilku zawodników taką propozycję wejścia na zastępstwo za Mariana Ziółkowskiego, który niestety nie może wystąpić. Pytanie, gdybyś ty dostał taką ofertę, żeby zawalczyć o ten pas tymczasowy, czy może dostałeś na przykład? Jaka by była twoja odpowiedź? Nie dostałem takiej propozycji i też nie dziwię się, że dostał ją Sebastian, który bardzo dobrze się pokazał w walce z Marianem. Jakbym dostał taką propozycję, oczywiście też bym ją wziął bez wahania, no bo takie szanse staram się wykorzystywać, tak samo jak dostałem pierwszą szansę wzięcia udziału w KSW i miałem tydzień tak naprawdę tylko na zbicie wagi, ale oczywiście bez wahania od razu zdecydowałem się na to, więc teraz też bym tak zrobił, tym bardziej, że teraz też byłem przygotowany już do swojej walki. No właśnie, to skoro już o tej walce mówimy, to jeszcze tylko dopytam, jak ty widzisz, jak w twojej ocenie ten pojedynek może wyglądać i kto według ciebie w tym pojedynku będzie górą? Jestem naprawdę ciekaw, bo tak, Parnas zaskoczył mnie w walce z Rutkiem, szczególnie te zapasy Parnasa, które pokazał, zaś Seba zaskoczył mnie w walce z Marianem i kurczę, nie wiem, na pewno będzie bardzo dobra walka, to jestem w stanie się o to założyć, ale kto wygra, ciężko mi powiedzieć, jestem za Sebą. No to spytam, jak tobie idzie ta waga, bo nie wyglądasz na specjalnie jakiegoś zmordowanego cięciem wagi. No może nie, ale troszkę już bym podjadł coś i się napił, nie? Ale nie jest źle, okej. Nie jest źle, to znaczy? Bywało ile zostało? A ile zostało zdradzić? Jakbym miał powiedzieć jednym słowem, to jest dobrze. A dwoma słowami to niedobrze. No to wszystko wiemy, dziękuję, tak będzie, wytłumaczyłeś. Tak jest, dziękuję bardzo. To ja jeszcze spytam, no bo na ostatniej gali to chyba było, kiedy walczyłeś, no to walczyłeś też z twoim bratem. Mhm. Powiedz mi, czy coś tam wiesz, kiedy on wraca, czy coś wiesz więcej? Od tamtej gali to on już zawalczył, jakby przede mną, szybciej zdążył zawalczyć. Ja walczę teraz, zrobimy dwie walki w roku i następne już w nowym. Przyszły. Będziecie chcieli znowu być na tej samej karcie? Szczerze mówiąc, wolałbym, żebyśmy osobno jednak walczyli, bo jest to dla mnie, dla Wojtka oczywiście też podwójny stres. Jednak ja sam wolę osobiście wyjść do ringu i zawalczyć, niż wychodzić z bratem i jakby być obok tego i nie móc zareagować w żaden sposób na to, więc to mnie podwójnie stresuje, dlatego jednak wolałbym, żebyśmy walczyli na osobnych galach. A brat jutro będzie na trybunach albo w narożniku? No i w szatni, i w narożniku już tutaj też jest z nami, więc zawsze się wspieramy na galach. Dobrze, w takim razie dziękujemy, czekamy. Skoro jest tak dobrze i niedobrze zarazem, to niech się dobrze w końcu zrobi ostatecznie i jutro nie będzie żadnych kłopotów. Dziękuję. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dzięki.